Z tej strony Timmy i czas na analizę kolejnej zapowiedzi do Bobby Playtime Chapter 4, czyli trzeciej części Story So Far. Dokładnie tak, tutaj też będzie zagadka, ale dosyć prosta, trzeba przyznać, choć trzeba było troszeczkę pokombinować. No ale chciałbym też powiedzieć, co zauważyłem w całym filmie, więc jedziemy. W tym filmie mamy parę wskazówek, że już w samej jego treści jest coś nie tak. Bobby, jak i Oli nazwani są negatywnie, przy czym Oli jest nazwany kimś w rodzaju ostatniej deski ratunku, ale takiego niezbyt dobrego, takiego na zasadzie, dobra, niech już będzie. Oli jest nazwany wprost irytującym przez narratora. Most infuriating ally. Jakby to było jego zamierzenie, jakby miał być irytujący dla naszego bohatera. To bardzo ciekawa wskazówka, że z Olim jest coś nie tak, jakby miał mieć już przypisaną wcześniej rolę w jakimś większym planie. W dodatku postać, która opowiada, mówi bez większego zaskoczenia, że Oli dał klucz naszym bohaterom, jakby ten narrator o wszystkim wiedział, a później oglądając ten film, wiemy, że nawet widział. Below, they received a key from their newfound ally. Jest sugestia, że nie wszystko zostało nam powiedziane, ale bezmyślnie mieliśmy bez żadnych pytań kierować z wielkiej maszyny nazwanej ciągle bijącym sercem Plaker Gas, bo bez tego nie mogliśmy przejść dalej. I w trakcie wszystkiego ktoś odciął zasilanie. Ciekawe kto i po co. Ludzki umysł jest fascynujący. Każdy chce wierzyć w swoje poczucie znaczenia. Wielu spędza całe życie w ignorancji prawdy, że w rzeczywistości są słabi. To przetłumaczony fragment wypowiedzi z filmu, który uważam za bardzo ważny w ustaleniu, z kim mamy przyjemność. That's really their weak. Poza tym uważa bohatera za kogoś wyjątkowego, zupełnie tak samo jak nasza Poppy. Poza tym narracja kompletnie omija przygody bohatera w innych budynkach i od razu przechodzimy do dania głównego, czyli do dania wielkiej niebieskiej baterii naszemu bohaterowi. The master battery in hand. Tak, wiedziałem, że czekacie na słowo bateria. Oto jest. Potem też mamy pokazaną walkę z Katnapem, co jest ważne, bo chyba totalnie już ucina wszelkie dyskusje o tym, czy ta walka się odbyła, czy nie. No skoro tajemniczy gość nas nagrywał wszędzie, sobie montował, bo jest również montażystą w Playtime Co. i sobie tworzył zapiski do cyfrowego dziennika, no to ta akcja musiała się wydarzyć. No nie ma innej opcji. No i końcówka filmu, na której się zatrzymamy na dłużej, o wiele dłużej. Bo po pierwsze są tutaj bardzo ważne ukryte kody, w końcu, a po drugie ten fragment wypowiedzi, gdzie narrator mówi, co sprowadza nas do teraźniejszości, czyż nie? W dół, jak barany na rzeź. Which brings us to now, doesn't it? Down they come, like lambs to the slaughter. I się tak śmieje, bardzo mrocznie mówi. No i mówi nam, że jesteśmy prowadzeni w pułapkę. Prowadzenie baranów na rzeź kojarzy mi się z dawaniem ofiary ku czci czemuś. Czy to możliwe, że za przywróceniem kogoś do życia, powiedzmy w formie zabawki, potrzeba była ofiara żywego człowieka, nawet jeśli przywracamy naszą ofiarę do tej zabawki? I to rodzi kolejne pytanie, że skoro Poppy to dawno zmarła córka Eliota Ludwiga, no to kogo ciało poświęcono w takim razie, albo kogo życie poświęcono w takim razie, żeby ona mogła żyć w tej lalce? Te pytania na razie zostawię dla was, możecie napisać komentarz, jak myślicie, jak jest. Może ktoś z was mi podpowie coś bardzo ciekawego? Czekam na to, czekam. Bo wiecie, do odpowiedzi na pewno użyję argumentacji w postaci dowodów z gry i książki. I swoją drogą, no tutaj cieszę się, że nie muszę się zastanawiać, czy coś jest kanoniczne dla kanonu, czy niekanoniczne dla kanonu niekanonicznego. A teraz postaram się odpowiedzieć na pytania... Jaką zagadkę zawiera ten film, jak to się łączy z pozostałymi, które były w poprzednich filmach i co najważniejsze, kim może być narrator? No to zagadka, chyba to jest moja ulubiona sekcja w ogóle w tych trzech filmach. Tym razem zagadka jest bardzo skromna, bo mamy jedynie dwa kody binarne i one migają na chwilkę tak bardzo szybko, dosłownie w jednej klatce na ekranie pod koniec. No i tak, jeden z tych screenów, ten migający, ma 15 linii kodu binarnego i wychodzi z tego bstek wzór, a mając na myśli stek wzór, to mam na myśli taki kod i nawet nie będę się silił, żeby go przeczytać. Za to drugi screen ma jedną linijkę, również kodu binarnego i tam mamy zakodowaną wiadomość brzmiącą 25x25. I to są wszystkie informacje. No i trzeba było troszeczkę pokombinować. No i wiecie, na początek kombinowałem z podziałem, dawałem po 5 znakach spację, potem po 25, no ale dalej wychodziły bzdury. Potem kombinowałem, że 25 razy 25 to przecież 625 i że może
To jest akurat liczba tych znaków. No i że jest tego więcej w filmie, ale obejrzałem ten film klatka po klatce i to był akurat zły trop, bo tym razem nie ukryli tego wiele. Wy wiecie co? Ja wam powiem, że bez specjalistycznej wiedzy, no nigdy bym nie wpadł, co to może być, bo właśnie wyniki były poprawne, te, które wam przedstawiłem. Mi nic źle nie wychodziło, chociaż myślałem, że mi źle wychodziło, ale było dobrze. No i po rozmowach, przemyśleniach w tajemniczym miejscu z tronem po środku, w końcu udało mi się wpaść na pomysł, czemu ten wynik jest dobry. No i odpowiedź jest całkiem banalna, bo otóż jak otworzycie dowolny obrazek jako tekst notatniku, to pojawi się sporo niezrozumiałego bełkotu. Bo to nie jest tak, że jak otworzysz obrazek notatniku, to pojawi ci się ten obrazek, ale w formie tekstowej. Nie, to będzie w formie jakiegoś kodu, który dla mnie, zwykłego użytkownika, no jest niezrozumiały. No i ten kod binarny, te 15 linijek, to obrazek. Obrazek 25x25 pikseli. No i pewnie jesteś ciekawy, co to za obrazek. Otóż, oto on. To kod QR, czyli link fotograficzny. Tak się nazywa on w niektórych kręgach. Okej, skoro jest to link, to co on zawiera, gdy go zeskanujemy? No a wiadomość, która... No cóż, należy oczywiście przeczytać od tyłu, bo widać, że brzmi dosyć dziwnie. Jeśli przeczytalibyśmy ją od przodu, no i mamy tutaj "For we have already met". Czyli po naszemu, bo już się spotkaliśmy. No i przyznajcie sami, że robi się tutaj ciekawie. Czas połączyć wszystkie wiadomości w jedną. Tylko od razu je przetłumaczę. Na filcowych stopach i wstrzymanym tchem sen coraz bliżej się zjawia. Nad ścieżkami, co się rozjaśniają, lecz śmierci się nie lękam, bo już się spotkaliśmy. To "bo już się spotkaliśmy" bardzo zawęża krąg poszukiwanych, bo w końcu, no cóż, możemy obalić tego mojego baranka akurat na tę chwilę, bo ten tekst jego w sumie nie obchodzi, nie dotyczy jego, bo, no cóż, tej postaci wcześniej nie spotkaliśmy. A ja sobie nie przypominam, byśmy spotkali kiedyś jakiegoś baranka w tej grze, który chodził i mógłby o nas powiedzieć, że "hej, spotkałem cię już teraz". O wyglądzie tej postaci wiemy tylko tyle, że jej stopy miały w sobie filc. I ogólnie sporo ludzi obstawia, że ta wyliczanka zapowiada powrót Katnapa. No i to pewnie byłby mokry sen ludzi, którzy mówią, że Katnap jest dobry, albo że prototyp go połączył z Dog Dayem, wiecie, w jedną wielką fuzję, żeby wyszedł Kotopies. Chyba wiecie, jak chce, żeby ich połączył. No bo słuchajcie, mamy tekst, że jest sen, mamy tekst o tym, że śmierci się nie lękał, no bo się nie lękał, przecież aż wystawił się do zabicia. Oczywiście spotkaliśmy go już, też nas się nie lęka. No ale nie pasuje mi przy Katnapie jedna bardzo ważna rzecz. Filcowe stopy. Szczerze mówiąc, nie mam żadnej informacji, z jakiego materiału są wykonane stopy Katnapa, ani z jakiego materiału jest wykonany Katnap. Tak więc totalnie nie przekreślam Katnapa w tym momencie, że to może być on. Ale, moi drodzy, jeśli cofniemy się do opisu pewnego, no, niebieskiego pierza, to dowiemy się, że... że jego ręce i stopy miały velcro po naszemu rzep. On jest niczym innym jak filcem, połączeniem nylonu i bawełny. Velcro to takie potoczne określenie na rzep po angielsku, bo velcro to taki zarejestrowany znak towarowy firmy produkującej to rozwiązanie. Dlatego moim zdaniem ta zagadka zdradza nam, że Huggy Wuggy wraca, albo Kissimissi, i stanie się na nowo naszym przeciwnikiem. Ręce, jak i nogi Huggy'ego, o tutaj, wyróżniają się doskonale od jego ciała, a jego ciało, mogę chyba powiedzieć, że jest tak puchate jak Katnap. To jest też jedyna postać, która ma wymieniony po premierze materiał na kończynach. I znajduje się to w książce Orientation Notebook. Czy to jest przypadek, że akurat ta informacja została zamieszczona przy tym pluszowym bohaterze? Jak to ktoś kiedyś śpiewał? Wszystko się może zdarzyć. No dobra, mamy też pytanie, kto mówi te słowa? Kto się śmieje na końcu tym złowieszczym śmiechem? Mógłbym się od niego nauczyć złowieszczo śmiać. No a cóż, nie ma innej opcji jak dwie postacie, które nam zostały. Albo jest to Harley Sawyer, czyli pan doktor we własnej osobie, który żyje, ma się dobrze, jest gdzieś w jakimś bunkrze, żyje jako montażysta z Playtime Co., podrzuca nam te wszystkie kasety, no i montuje te filmy gdzieś sobie w ukryciu. Problemem jest jedynie to, że jakoś jako człowiek na przykład musiałby tam wyżyć te 10 lat tam zamknięty, no a powiedzmy, że Playtime Co. to nie była fabryka parówek. No chyba, że wrzucimy tutaj wątek z kanibalami, ale myślę, że aż tak mrocznie to nie będzie w tej serii. No a drugą osobą może być prototyp we własnej osobie, który, jak wiemy, potrafi mówić jak pan doktor.
Zostawiam wam do osądzenia, czy po słowach ludzki umysł jest fascynujący, każdy chce wierzyć w swoje poczucie znaczenia. Wielu spędza całe życie w ignoracji prawdy, że w rzeczywistości są słabi, które dosyć przypominają nam rozmowę prototypa z doktorem z logu 08502. No i moi drodzy, osądźcie w komentarzach, czy to jeden, czy drugi pan. Jestem ciekawy waszego zdania, bo dla mnie jedna i druga opcja jest całkiem ciekawa do realizacji. Bo jeśli mnie byście spytali, to odpowiedziałbym, że to prototyp, który uczył się dużo od doktora w trakcie jego przytrzymywania, co wiemy z tego logo, o którym powiedziałem. No a też wiemy, że prototyp uczył się wszystkich głosów pracowników, którzy mieli z nim styczność, a już na pewno Stanley Graber, doktora Sawyera i Theodora Grumbella, bo na to mamy dowody. Czyli doktorek na pewno mówi głosem żeńskim, dziecięcym i męskim. Ale kto wie, czy przejął jedynie głos. No i jest jeszcze jedna ważna informacja na końcu, że 30 września będzie ciąg dalszych filmów z zapowiedziami, a jako że wspomniałem o zabawie głosami, to polecam ci jako kolejny do obejrzenia film o tym, kim może być Oli, i pamiętaj, że filmy na kanał Timmy TV wrzucam w weekendy.